Siemanko, w kolejnym odcinku Sandenandu na moim kanale zbliżamy się do końca piątego sezonu i prawdopodobnie do końca tej serii na moim kanale. Fajnie było ją zakończyć mistrzostwem Anglii i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na moim kanale, a my rozpoczynamy od powtórzonego meczu w FA Cup z Arsenalem. Gramy u siebie, pierwszy mecz był remis, dlatego jest powtórzony. Nie od razu rzutów karnych czy dogrywki, dopiero w drugim meczu. Jeśli znowu będzie remis, jest dogrywka lub karne. No i dobra, rozpoczynam to spotkanie. Arsenal traci piłkę, Ben Breton, świetna akcja, podaje do Palmera. Palmer do Bena Bretona, Chilijczyk w polu karnym, ale jak tego nie trafił, nie mam pojęcia. Już mogliśmy prowadzić w czwartej minucie 1-0, ale Ben Breton nie trafia. Świetna interwencja bramkarza Arsenalu. Akcja kanonierów, Odegaard strzela, ale Gavin Bazunu naprawdę świetnie broni, choć to uderzenie nie było zbyt mocne. Akcja Sunderlandu, Palmer świetny, przeszedł do Bena Bretona, ten od razu głową do Moleiro. Moleiro chciał przelobować Ramsdale'a, ale Anglik był lepszy w tej sytuacji i nadal 0-0 na stadionie Sunderlandu. Kolejna akcja, gospodarzy Lang podaje do Bena Bretona, Ben Breton do Palmera, Palmer w polu karnym. Jak tego nie trafił? No Sunderland już mógł spokojnie prowadzić 3-0, a jest 0-0. Druga połowa meczu, Palmer, prawa strona boiska, Palmer, podanie górą do Moleiro, Moleiro przejmuje piłkę, podaje jeszcze do Langa i 1-0. No Moleiro kapitalnie opanował tą piłkę, kapitalnie ją przyjął i jeszcze zdołał podać do Holendra. 1-0, w końcu Sunderland strzela gola i wychodzi na prowadzenie. Rzut wolny dla Arsenalu, Odegaard, rozegraj na krótko, uderzenie zablokowane, znowu Guri, Tonali, Lukman, Kessie, co za akcja tutaj, no i świetna obrona Bazunu, no kapitalna wymiana piłki przez kanonierów, ale na szczęście Bazunu broni to uderzenie. Arsenal znowu, Antoine Griezmann, Ademola Lukman, Griezmann, tutaj świetna interwencja Bazunu, ale niestety Arsenal dobija. I mamy 1-1, ale Bazunu tam kapitalnie interweniował. Ale nic z tego nie było. Nic nie udało się po raz drugi świetnie interweniować. Mamy dogrywkę, podaję tutaj do Kessiego. Tutaj błąd Sunderlandu, Kessie do Odegaarda i niestety Norweg wyprowadza Arsenal na prowadzenie. Będziemy musieli odrabiać straty w dogrywce. Oby nam się udało, akcja nasza. Chukwuemeke podaje piłkę do Palmera. Palmer holuje ją. Świetne podanie do Delapa i Delap strzela gola na 2-2. Mamy wyrównanie, kapitalne podanie Palmer, Delap kapitalnie przyjął, uderzył. No i mamy dogrywkę, pierwszy podchodzi Gundogan, 1-0 dla Sunderlandu. Kessie czy Bazunu, fan Kessie, ależ to zrobił lobikiem. 1-1, Harry Wilson. Niestety Ramsdale broni to uderzenie. Tonali czy Bazunu? Sandro Tonali nie trafia w bramkę. I nadal 1-1. Liam Delap. Delap czy Ramsdale? Delap 2-1. Maitland-Niles. Lobike. 2-2. Moleiro czy Ramsdale? Moleiro. Ramsdale. Fatalny karny Hiszpana. Griezmann czy Bazunu? Antoine Griezmann, Bazunu broni. Westbert czy Ramsdale? Westbert. Kurde. Decydujący rzut karny. Emil Smith-Rowe czy Gavin Bazunu? Rowe podchodzi. Fatalne pudło Anglika. Chukwuemeke czy Ramsdale? Chukwuemeke. Ramsdale broni to uderzenie. Trzy karne rzędu nie trafione przez Sunderland. Ademola Lukman. Lukman! Niestety Arsenal awansuje dalej. Odpadamy z FA Cup i nie wygramy tego trofeum. Szkoda po karnych. Czas przejść do spotkań ligowych. Pierwszy mecz z Fulham. 1-0 skromnie Jakub Moder. 83 minucie spotkania, więc chociaż 3 punkty mamy, ale było ciężko. Kolejne spotkanie z West Hamem u siebie. Remisujemy 0-0. Nie jest to najlepszym wynikiem dla nas. No walczymy o mistrzostwo. Fajnie było nie gubić tych punktów. Ale tutaj gubimy. Kolejne spotkanie przed nami.
2-1 z Leicester, Ben Bretton i Neal. Dla naszych rywali Armando Broja, więc w końcu jakieś 3 punkty lądują w naszym koncie. Teraz na kolejne spotkanie. Gramy z Watfordem ligowe. Prawa strona boiska, Gelson Martins, Portugalczyk ma bardzo dużo miejsca. Martins w polu karnym podaje do Bena Bretona, a Cieliczek do pustej bramki. Bez żadnych problemów, strzela gola na 1-0, co ja gadam. Prowadzimy. Akcja Watfordu, Konsenciao, prawa strona boiska podaje do Mechy, Mecha strzela, Bazudu nie broni, mamy 1-1, wyrównanie, Niemiec strzela nam gola, no i mamy remis z Watfordem, no nie jest najlepszy wynik. Druga połowa, Ben Bretton, świetnie się odwrócił, strzela Ben Bretton, ale bramkarz naszych rywali broni to uderzenie, 1-1 dalej, akcja Watfordu, Miranczuk, Dante do Lorenza, Lorenz do Mechy, Mecha, Racic, no i Bazunu po raz kolejny pokazuje, że starzają mu się błędy. Najlepsza interwencja naszego golkipera. Lewa strona boiska, wznowienie po stracie gola, Noah Lang, mamy out, podaje do Gundogana, ten do Martinsa, Martins do Moleiro do Martinsa, Martins 2-2, szybkie wyrównanie Sunderlandu. Gelson Martins, gol i asysta w tym meczu. Znowu ma piłkę Gelson Martins. Martins do Bena Bretona. Ben Bretton jest szybszy od Colwilla. Ben Bretton! Ale Okoye broni. No, kolejna niewykorzystana sytuacja przez Bena Bretona w tym meczu. Ben Bretton, kolejna akcja. Podanie do Martinsa. Prasto na bliska. Gelson Martins bardzo się aktywny. Świetny mecz Portugalczyka. Gundogan. Ben Bretton, 3-2, w końcu masakra, jak się nagrywa odcinek z zatkanym nosem, powiem wam, masakra, nienawidzę mnie zatkanego nosa, chyba nikt nie lubi zatkanego nosa, 2-3, no i jeszcze jedna braka w tym meczu, Gundogan, Westberg, Ben Bretton, hat-trick Chilijczyka, 2-4, więc po małych trudach, ale wygrywamy na wyjeździe, i małe 3 punkty. Kolejny mecz z Liverpoolem, postanowiłem przesymulować, mogę zagrać 3-3, niezłym wynikiem, Lang dwukrotnie Neal, dla nich Jota i dwukrotnie Luis Diaz. Trochę gubimy te punkty, bo remisy to jednak jest gubienie punktów. Kolejny mecz gramy w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt. Paredes, Valverde, Fede Valverde, João Félix i broni Bazunu. To jest 1/8 finału. Pierwsze spotkanie. Gramy u siebie. Kolejna akcja Sunderlandu, pierwsza akcja dopiero, no, bardzo nudny mecz, Atal podaje do Bena Bretona, kapitalne podanie górą, Ben Bretton w polu karnym, mamy 1-0, tak naprawdę pierwsza moja dogodna akcja w tym meczu, zakończona golem, Ben Bretton 1-0, akcja Atletico, chwilę później Bukayo Saka w polu karnym, Saka, ale mieliśmy szczęście, że Anglik nie dokręcił tej piłki, nadal jest 1-0, szybko mogliśmy stracić to prowadzenie, a na szczęście go tak szybko nie tracimy, rozpoczynamy od bramki. Cirkin, do Langa, Noah Lang, do Modera, Jakub Moder do Holendra, Noah Lang, biega w pole karne, Ben Bretton, 2-0, co za kontra Sunderlandu. No i znowu Cieliczek, strzela gola, akcja Atletico, Paulo do Valverde, ten do Saka w polu karnym. Ależ tutaj podanie do João Félixa, niestety 2-1. Atletico strzela gola kontaktowego. Chwilę później kolejna ich akcja, Tierney do Marcosa Paulo do Nunesa. Nunes strzela z dystansu, no kapitalne uderzenie Portugalczyka, niestety 2-2. Atletico wyrównuje, no tutaj nie miał szans Bazunu, niestety naprawdę kapitalne uderzenie piłkarza Atletico na Madryt. Końcówka tego meczu, rzut rożny, Marcos Paulo do White'a, Camelo, ale Bazunu broni to uderzenie, dobra interwencja Inaczyka, nadal 2-2, no i takim wynikiem kończy się to spotkanie, przechodzimy do kolejnego spotkania ligowego, 5 goli w ostatnich 3 spotkaniach Bena Bretona Diaza, no Diaz jest w niesamowitej formie, my przechodzimy do meczu, który może być... Nie wiem, no jednak nie może. Coś chciałem innego powiedzieć. Gramy z Evertonem. Moder przejmuje piłkę. Moleiro do Palmera.
Palmer w polu karnym strzela, pokonuje bramkarza rywali. Cole Palmer wyprowadza Sunderland, popijając herbatkę na 1-0. Świetne wykończenie, a chyba zrobię herbatkę po nagraniu tego odcinka. Możecie napisać kawa czy herbata, albo jaka herbata. Ależ to będzie content w komentarzach, jeśli ktoś dotarł do tego momentu. Akcja świetnie broni tutaj Bazuno, ale należy rzut rożny dla Everton, doszkowanie w pole karne. Mancini! Ależ uderzenie głową, niestety Bazuno nie broni tego uderzenia. No i mamy 1-1. Gianluca Mancini, jak się nie mylę, Gianluca ma na imię. 1-1. No my się nie poddajemy. Druga połowa, tutaj poprzeczka. Ale Everton nadal atakuje. Gravenberg, Sims, Korea. No i 2-1. Piękne podanie Emila Smitha, który aktualnie gra w Sunderlandzie. Został wypożyczony właśnie z Evertonu. Kolejna akcja. Sunderland Delap. 2-2. Naprawdę świetne wykończenie Anglika. Nie spodziewałem się, że trafi. Myślałem, że może to obroni bramkarz rywali, ale jest 2-2. Rozpoczyna Everton od środka boiska. Tak chciałem trochę ich pressingiem zaatakować, ale no taki nieudany. Wymiana piłki, Gravenberg, świetnie Neil przejmuje piłkę. Ben Breton Diaz podaje górą do Delapa. Liam Delap w polu karnym. Delap 3-2. Naprawdę Delap i Ben Breton to były kapitalne wzmocnienia tej kariery. No, są piłkarze, za którymi będę tęsknił w tej karierze. Możecie mi napisać swoich ulubionych piłkarzy tej kariery. Noah Lang do Bena Bretona, Ben Breton do Langa. 85. wita Noah Lang, Ben Breton 4-2. No wiadomo, wielki sentyment, a to może w ostatnim odcinku serii wspominamy piłkarzy. Ben Breton 4-2. Ale Everton jeszcze miał swoją akcję. Estupina w polu karnym. Podanie i kapitalne uderzenie Mateusza Cooney. Bardzo lubię tego piłkarza. 4-3. Takim wynikiem kończy to spotkanie. A my lecimy dalej. Nie ma co się zatrzymywać. Następne spotkanie z Wolverhamptonem. Ogólnie pomyliły się odcinki, które nagrywamy. Bo myślałem, że w tym odcinku jest mecz, o którym chciałbym coś powiedzieć, ale on będzie jutro. No bo tak, bo nie nagrałem tego odcinka wczoraj, tylko dzisiaj wrzucam. Więc następny będzie w piątek. Dzisiaj jest czwartek. No dobra, wygramy z Wolverhamptonem. No i powiedz tak, nadal mamy lidera, jest dobrze. Mam nadzieję, że do końca sezonu będziemy tymi liderami, wygramy mistrzostwo Premier League. Następny odcinek zaczniemy od meczu z Atletico Madrid, więc jutro zapraszam, bo naprawdę było to mega emocjonujące spotkanie i jutro naprawdę będzie w jutrzejszym odcinku spotkanie z Chelsea, które może zadecydować o mistrzostwie Anglii Premier League, więc bardzo serdecznie jutro Was zapraszam na godzinę 14, dzisiaj już się pomału z Wami żegnam. Sorry za tym, że mam tak strasznie zatkany nos, trochę dziwnie mówię, ale no, takie życie. Na razie, piątka.